Dobra. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam wszystkich na dzisiejszej sesji i otwieram 90. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Już 90. sesja. Bardzo dużo. Szanowni Państwo, sprawdzimy teraz tylko prawomocność obrad, dlatego bardzo proszę wszystkich radnych o zalogowanie się i potwierdzenie swojej obecności, klikając zakładkę kworum. Sprawdzamy kworum w tej chwili. Karteczka leży tam na tym. Kliknij w zakładkę kworum tam od razu i tego. Czekamy w tej chwili na potwierdzenie kworum. O, już poszło. No. Marcin. Musi sam kliknąć. Jeszcze tylko pan starosta Marcin Matejgas. Dobrze, ja myślę, że później troszeczkę powtórzymy to głosowanie, potwierdzenie kworum. W każdym razie już w tej chwili stwierdzam, że obecnych na sesji jest razem z panem Marcinem Matyjunasem 16 radnych, a wobec tego jest kworum i możemy podejmować ważne decyzje. Szanowni Państwo, zanim podejmiemy procedowanie całej dzisiejszej sesji, to chciałbym tutaj zapowiedzieć taką rzecz. Otóż wydarzyło się coś bardzo dramatycznego w Liceum Ogólnokształcącym i bardzo proszę, pan starosta w tej chwili powie co. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, drodzy panowie, którzy do nas dzisiaj przyszli. Pan przewodniczący zapowiedział, że rzeczywiście i zabrzmiało to bardzo dramatycznie. Otóż w dniu 12 marca wydarzyła się sytuacja taka, która zagrażała życiu jednego z uczniów w Liceum Ogólnokształcącym w Bartoszycach. Otóż na lekcji WF-u po prostu młody człowiek, 16-latek, w zasadzie zasłabł. No i była potrzebna bardzo szybka oczywiście reakcja i reanimacja tego młodego człowieka. No i tutaj ja poproszę do siebie już od razu pana Sylwestra Nowokuńskiego, który jest nauczycielem w Liceum Ogólnokształcącym właśnie w WF-u, i pana Bartka Kwieka, który jest przedstawicielem samorządu uczniowskiego w liceum, ale także tego człowieka, który tutaj próbował jakoś pomóc w sposób dość radykalny i pomógł skutecznie. Otóż ta sytuacja spowodowała to, że pan Sylwester po prostu reanimował tego młodego człowieka. Okazało się, że nie są mu obce sztuki ratowania i w ogóle udzielania pierwszej pomocy. A z kolei pan Bartek, no oczywiście w chwili takiej bardzo emocjonalnej, przybiegł do nas, bo przybiegł, prawda, do starostwa po defibrylator, który jest... A ten działa? Raz. Ale jest, dobrze. I
ten defibrylator po chwili tutaj różnych wymiany zdań na temat, jak to wszystko ma działać, został przekazany. Pan Bartek wybił szybkę oczywiście, kluczyk wyjęli, zabrali ten defibrylator, szybciutko został przekazany tutaj panu Sylwestrowi. No i okazało się, że to ta pomoc była skuteczna, że młodego człowieka potem zabrało pogotowie, tutaj do nas do Bartoszyc, potem do Olsztyna, a teraz jest w Warszawie. Nie wiemy jeszcze, czy, bo nie mam informacji bieżących, bo miałem mieć operację i prawdopodobnie na nią czeka, tam wstawienie rozrusznika, więc zobaczcie, takie sytuacje, gdzie nikt by nawet o tym nie pomyślał w wieku 16 lat. Czyli no 17 to chyba rocznikowo, więc no ale mimo wszystko to jest tak młody organizm, który no nie powinien w ogóle no czegoś takiego, naprawdę do takiego czegoś w tym wieku nie powinno dochodzić, ale dochodzi. I w związku z tym, że ta sytuacja się wydarzyła i że były takie pewne problemy tutaj z przekazaniem tego defibrylatora, postanowiliśmy tutaj od razu zadziałać i zostały już zakupione defibrylatory. Będą z kapsułą, jeden będzie już na zewnątrz starostwa, dlatego że ten tu był raczej tutaj pod nasze potrzeby, bo tutaj pracowało i pracuje sporo starszych osób. No i sądziliśmy, że tutaj może być bardziej potrzebny niż na przykład w szkołach, co okazuje się, że jest koniecznością. I te dwa defibrylatory, w tej chwili jeden będzie zawieszony na zewnątrz naszego starostwa, drugi przekażemy zespołowi szkół ponadpodstawowych numer 2, bo żeby tam też był. Zobaczymy jeszcze, jak będzie w innych naszych instytucjach, postaramy się pomagać i te defibrylatory rzeczywiście zakupić. W liceum ogólnokształcącym, z tego co wiemy, to tam bardzo szybko też nastąpiła reakcja samych uczniów, rodziców i zebrano środki na ten cel i ten defibrylator już też jest w liceum ogólnokształcącym. Za to się wszystkim tutaj państwu, panom w szczególności, za tę sytuację, za ratowanie życia, właściwie za uratowanie życia, no należą bardzo serdeczne słowa podziękowania. I właśnie chcemy tutaj wszystkim, no, przed naszą radą, myślę przed osobami, które oglądają, państwa, panów przedstawić, serdecznie podziękować, pogratulować takiej postawy, bo to jest przykład, zobaczcie, nauczyciel i uczeń, tak? I obaj działają rzeczywiście spontanicznie, z dużym profesjonalizmem i to po prostu, no, no tak to powinno wszystko to nasze życie wyglądać. I słuchajcie, wszyscy musicie brać przykład z tych naszych tutaj i pana Sylwestra Nowokuńskiego i z pana Bartka Kwieka przykład, bo warto, bo sami widzicie, że czasami stawką jest ludzkie życie. I ja chciałbym w imieniu własnym, w imieniu Rady Powiatu, myślę, że w imieniu no, wszystkich osób, którzy no, czują takie sytuacje, bardzo serdecznie panu podziękować na tyle, na ile tutaj skromnie na dzisiaj możemy. Szanowni państwo, ja może przeczytam też właśnie ten podziękowanie, gratulacje właściwie za taką właśnie postawę. Szanowni państwo, ten, kto ratuje życie jednego człowieka, ratuje cały świat. Oczywiście Thomas Kennedy. I szanowny panie Sylwestrze, bohaterstwo to impuls, otwartość serca, odwaga, bezinteresowność i gotowość do poniesienia ryzyka dla dobra innych. Taką właśnie postawą charakteryzuje się pan, drogi Sylwestrze, pozwolę sobie tak do pana mówić, bo tak trzeba, według mnie. Pragnę panu gorąco podziękować za natychmiastową reakcję, determinację i profesjonalizm podczas ratowania życia Michała, ucznia klasy drugiej liceum ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego. Jestem ogromnie wdzięczny za poświęcenie i bohaterską postawę, która przyczyniła się do uratowania życia młodego człowieka. Pańska odwaga i szybka reakcja zasługuje na najwyższy szacunek i naśladowanie. I życzę panu zdrowia, szczęścia, sukcesów w życiu i dalszej odwagi do podejmowania trudnych wyzwań. Z wyrazami uznania tutaj starosta powiatu bartoszyckiego. No i chciałbym, żeby pan po prostu no, pamiętał, że taki wyczyn, a może to nawet i dla potomnych, żeby brali przykład, nastąpił w tej sytuacji właśnie 12 marca 2024 roku. Ja pozwolę sobie.
Ty jeszcze. Też. A ponieważ... Ponieważ w tym roku obchodzimy 25-lecie samorządu powiatowego i my tutaj wybiliśmy z tej okazji taki piękny medal, to chcieliśmy panu też ku pamięci, czy na pamiątkę, ofiarować. Również, szanowni państwo, Bartkowi, który no, jest takim przedstawicielem młodego pokolenia, który żadnej pracy i nauki się nie boi. I słuchajcie, i młodzi ludzie, no bierzcie przykład z Bartka, bo warto. I to nie tylko w tej sytuacji, jaka teraz nastąpiła, ale dużo wcześniej. Również, ponieważ no, działa bardzo prężnie w samorządzie i jest taką postacią, którą widać po prostu. I już jest człowiekiem prospołecznym i za to bardzo serdecznie dziękuję, bo pomoc drugiemu człowiekowi to jest chyba najistotniejszy element naszego życia, bo chyba po to żyjemy, żeby kochać i pomagać. Bartku, to jest tak. Treść jest mniej więcej ta sama, ale przede wszystkim dziękuję ci za odwagę też, jaką wykazałeś właśnie w tej sytuacji. I twoje działanie i postawa były bohaterskie i jestem ci za to ogromnie wdzięczny. Dzięki tobie twój kolega Michał dostał szansę na dalsze życie. Twoja odwaga i szybka reakcja też zasługuje tutaj na najwyższy szacunek i naśladowanie. I życzę ci wszystkiego najlepszego i z wyrazami uznania, starosta Bartoszycki. Bo to musisz wiedzieć, że to jest każdego. I też takie drobne gadżety. Szanowni państwo, ja myślę, że warto zrobić sobie zdjęcia, bo słuchajcie, tych ludzi trzeba pokazywać, chwalić, dziękować i nagradzać. Także raz jeszcze wielkie brawa dla pana Sylwestra Nowokulskiego i dla pana Bartka Kwietka. Brawo. To chodź. Tak jest, tak jest. Także trzeba dodać, że w ogóle byli ze mną koledzy, którzy też mi pomagali, którzy także chodzili. Także dziękuję dla pana Sylwestra, który no, postawę po prostu miał od razu, reanimował. Właściwą, tak. Tak. No i bardzo dziękuję za to. Jeszcze raz, Bartku. Pozdrów kolegów, pogratuluj im. Proszę bardzo, oczywiście. Dzień dobry państwu, Jadko, dwa słowa. Najważniejsze w tej całej sytuacji jest to, że Michał, uczeń naszej szkoły, dzisiaj żyje i walczy o swoje zdrowie, także trzymajmy za niego kciuki. Jeśli chodzi o mnie, to ja zrobiłem to, co w zasadzie musiałem, co mogłem zrobić, to, czego nauczyłem się na kursach KPP u Bartka Hilmanowicza. To oczywiście wielki szacun dla Michała, kolegów. No i muszę wspomnieć jeszcze tutaj o Łukaszu Rozbiskim, członku załogi pogotowia ratunkowego, który wykazał się pełnym profesjonalizmem. Także dzięki chłopaki i szacun. Szanowni państwo, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy, ale taka refleksja mnie tutaj też dopadła, że słuchajcie, że ci dobrzy, wielcy ludzie są zawsze skromni. I to jest jakby takie żywe potwierdzenie tego faktu, prawda? Bo musiałem, bo to był mój obowiązek, tak? Dziękujemy bardzo właśnie za taką postawę panom obu. Dziękujemy. Pozdrówcie wszystkich, którzy brali w tym udział. Dzięki. Brawo. Ja również dziękuję, gratuluję. Ratowanie życia ludzkiego to jest niezwykła sprawa i myślę, że powinniśmy brać przykład z postawy Sylwestra i nie bać się ratować życia, bo czasami spotykamy różne sytuacje,
defibrylatory są w mieście rozstawione, jest mapa, gdzie one są i nie bójmy się ich używać, kiedy jest taka potrzeba, bo to są urządzenia, które ratują życie, a dowodem na to jest ta sytuacja, jaka miała miejsce właśnie w liceum ogólnokształcącym. I ja się wzruszam i jestem dumny z tego, że są tacy uczniowie, którzy potrafią zadziałać w ten właśnie sposób, ratując życie. A ratowanie życia jest naprawdę wielką sprawą i gratuluję jeszcze raz. Szanowni Państwo, wracamy do sesji. Ja bym jeszcze zanim zaczniemy ustalać porządek obrad, to bo z tych emocji, prawda, tutaj, bo to są emocje, prawda, to nie przywitałem gości, wobec tego witam jeszcze raz pana starostę wraz z zarządem, witam wszystkich radnych, witam pana sekretarza powiatu, witam pana skarbnika, panią sekretarz powiatu, pana sekretarza, pana skarbnika powiatu, panią prawnik, pana dyrektora naszych dróg powiatowych, panią Ulę, witam telewizję Bartsat i za pośrednictwem telewizji Bartsat wszystkich mieszkańców naszego powiatu i nie tylko, wszystkich, którzy nas oglądają. Tak przy okazji to chciałbym poinformować, że co w zasadzie już wynikło z tego, co powiedziałem wcześniej, że sesja jest rejestrowana, a to oznacza, że zgoda Państwa na publikację, czy obecność Państwa na sesji jest równocześnie zgodą Państwa na publikację wizerunku. Szanowni Państwo, dostaliśmy wszyscy porządek obrad, ale ja bym jeszcze sprawdził raz kworum. Dobrze, dlatego że ostatnio tam był problem z zalogowaniem się jednego z radnych. Wobec tego spróbujmy jeszcze raz sprawdzić kworum i potem przejdziemy już do ustalenia porządku obrad. Dobrze? Bardzo proszę, sprawdzamy kworum. No, problemy chyba z zalogowaniem się, tak? Bardzo proszę wszystkich radnych o sprawdzenie, czy jesteśmy zalogowani i proszę kliknąć w zakładkę kworum. Czemu nie możemy się zalogować? Szanowni Państwo, wobec tego, że mamy problem z internetem, ja proponuję w tej chwili 5 minut przerwy celem właśnie sprawdzenia tej sytuacji. Dobrze? Szanowni Państwo, w związku z tym, że wszystko wskazuje na to, że internet ruszył, wobec tego wznawiam obrady 90. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego i tak jak powiedziałem wcześniej, zaczynamy od sprawdzenia kworum. Dlatego bardzo proszę kliknąć zakładkę kworum. Teraz pani Basi nie ma Kamińskiej. Pana Wieśka, bardzo proszę. Wiesiu, kliknij. Pan Ryszard jeszcze. Też nie chodzi.
uznać, że Barbara jest. Czy ktoś musi się zalogować? Pan Ryszard Tuniuk jeszcze, proszę. Pracuję. No, szanowni państwo, złośliwość przedmiotów martwych niestety nas tutaj dopadła dzisiaj. Czekamy na panią Kamińską, która wyszła, i na pana Ryszarda Zdaniuka, który jeszcze nie może się zalogować. Ale kworum jest, także no możemy jechać. Idziemy, no, przyjdą. No musimy poczekać, niestety. Proszę o wybaczenie, nie musi, ale... Nie ma takich przepisów, panie przewodniczący. Poczekajmy, no 5 minutek jeszcze poczekajmy, góra, a potem... Ale musi się zalogować, bo nie będzie brał udziału w głosowaniu. No to wtedy... Jeszcze na pana Ryszarda czekamy. No nie może. A telefonem? Szanowni państwo, trzeba się zalogować, bo osoba, która się nie zaloguje, nie bierze udziału w głosowaniu. I dlatego to zalogowanie się jest po prostu konieczne. Przepraszam bardzo, panie przewodniczący, może przejdźmy dalej. Postaramy się przegłosować ręcznie, zaznaczymy nieobecność po prostu i bez sprawdzenia kworum postaramy się przeprowadzić głosowanie, jeżeli będzie to możliwe. Dobrze, dobrze, to tak zrobimy. W takim razie przechodzimy w takim układzie do przedstawienia porządku obrad. Porządek obrad został wszystkim państwu radnym dostarczony. Ja chciałbym zapytać, czy są jakieś wnioski do porządku obrad? Proszę bardzo, pierwszy się zgłosił pan starosta. Bardzo proszę, pan starosta. Nie słychać. Panie przewodniczący, chciałem w imieniu zarządu wprowadzić do dzisiejszego porządku obrad sprawę projektu uchwały dotyczącą ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych. Ta sprawa była na poprzedniej sesji też już omawiana, tylko tam był jeszcze taki, było dopisane, oraz zasad zwalniania z opłat. Okazało się po weryfikacji prawnej, że nie możemy zwalniać z opłat, w związku z czym ten zapis oraz zasad zwolnienia z opłat znika i nasz projekt uchwały będzie właśnie brzmiał w ten sposób, że ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych. Ta sprawa już była omawiana i na komisji wczoraj, więc wszyscy wiemy już, o co chodzi. Także proszę o wprowadzenie do porządku obrad tego projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Były też inne zgłoszenia. Proszę pan Robert Pająk. Panie przewodniczący, panie starosto, mam takie pytanie. To jest nasza ostatnia sesja? Nie. Jeszcze będzie jedna, ale już bardziej uroczysta. Czyli to jest ostatnia robocza. Dlatego wnoszę o zdjęcie z porządku obrad punktu F, zasad ustalania diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Ja rozumiem, że są pewne wymagania, ale to jest ostatnia nasza sesja robocza i pozostawiłbym to do uchwalenia na następnej Radzie, która po nas będzie, a nie na ostatniej sesji roboczej, zmiany dotyczące diet, zasad przydziału i tak dalej. Pozostawisz na następnej Radzie i tyle. Dziękuję bardzo. Rozumiem. Czy jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę, wobec tego przegłosujemy na początek wniosek pana starosty, a potem wniosek pana radnego Roberta Pająka. Dobrze? Bardzo proszę. Kto z państwa radnych
jest za przyjęciem wniosku pana starosty o wprowadzenie punktu I do porządku obrad 6i, ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych. Taki jest tytuł tej uchwały. I głosujemy. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że 16 radnych głosowało za, a to oznacza, że wniosek pana starosty został przyjęty. I teraz wniosek pana, tak? Słucham? Bardzo proszę, przed głosowaniem poprosił o głos pan wicestarosta. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o tą uchwałę odnośnie diet, to jest jakby spowodowane orzecznictwem Departamentu Prawnego Wojewody, który podkreśla, że to musi być akt prawa miejscowego. I ona musi być podjęta uchwała przez Radę, w związku z tym, że ta uchwała nie była już podejmowana bardzo długo. Nie chcąc się narażać na zarzuty też, bo prokuratorzy też się tym interesują, dlaczego te uchwały nie są publikowane. Więc jakby zarząd swój obowiązek spełnia, przedkłada Radzie, bo takie jakby są wymagania ze strony Departamentu Prawnego Wojewody, że musimy taką uchwałę podjąć. W związku z czym, żeby się nie narażać też jako zarząd na zarzuty, że nic w tej sprawie nie zrobiliśmy, przedstawiliśmy państwu radnym uchwałę, którą musimy podjąć, która nie dotyczy nas tak naprawdę, bo dotyczy przyszłej rady, więc pozostawiam w waszej gestii to, czy będziemy to procedować, czy nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wniosek w każdym razie padł i trzeba go przegłosować, chyba że pan go wycofa. Nie. Wobec tego poddaję pod głosowanie wniosek pana Roberta Pająka, który polega na tym, że wykreślamy z porządku obrad punkt F, czyli ustalenie zasad diet radnych. Opinia komisji będzie wtedy, kiedy będziemy głosowali ewentualnie. Czyli przypomnę, głosujemy nad wnioskiem pana Roberta Pająka o wycofanie punktu 6F, czyli zasad ustalenia diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. I teraz głosujemy. Kto jest za przyjęciem wniosku pana radnego Pająka o wycofanie tego punktu z porządku obrad? Kto jest przeciwny? A kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych, przeciw było 5, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Stwierdzam zatem, że wniosek pana Roberta Pojętka został przyjęty. Wobec tego tego punktu w porządku obrad dzisiaj nie będzie. Ja chciałbym, już jest to oczywiście to post factum, ale chciałbym dopytać naszą panią mecenas, jak ta sprawa wygląda formalnie i prawnie? Szanowni państwo, Wysoka Rado, ze względów formalnych wcześniejsze uchwały nie były publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nie były traktowane przez wojewodę jako akty prawa miejscowego. W Polsce jednak przeważały poglądy, że uchwała w sprawie diety jest takim aktem. Z uwagi na zmianę tutaj stanowiska wojewody warmińsko-mazurskiego, akty są aktami prawa miejscowego, powinny być publikowane, stąd też powstała konieczność też dostosowania naszych wewnętrznych przepisów i wprowadzenia tej uchwały w formie aktu prawa miejscowego. Stąd też pod względem formalno-prawnym przyjęcie tej uchwały jest jak najbardziej zasadne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, ale w tej chwili już po głosowaniu już, czyli tego punktu nie ma. Pan Mirosław Olejnik chciałby zabrać głos jeszcze. Chciałbym tylko taką małą uwagę do tej uchwały, bo z tych wyjaśnień państwa wynika, że przyjmujemy identyczną uchwałę, jaka funkcjonowała przez całą kadencję.
I moją motywacją, żeby się poprzeć ten wniosek, było to, że tam są zmiany, tam są jakieś podwyżki. Uważam, że nie powinniśmy żadnych podwyżek robić. Generalnie pozostałbym przy starej uchwale, przegłosując ją w starym porządku. To jest moje zdanie. O tym będziemy rozmawiali, kiedy będziemy uchwalali tę uchwałę. Także, szanowni państwo, czy jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Wobec tego pozwólcie państwo, że przedstawię porządek obrad. Dodam tylko, że skoro nie ma punktu F, to punkt G przyjmuje literkę F, punkt H literkę G, a punkt I literkę H. Prawda? Czyli po kolei po prostu. I teraz czytam porządek obrad, który spróbujemy przegłosować. Proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 90. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt dwa, sprawdzenie prawomocności obrad. Punkt 3, ustalenie porządku obrad. Punkt 4, przyjęcie protokołu obrad 89. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt 5, informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. Punkt 6, podjęcie uchwał w sprawach. A. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 24-37. B. Zmian w budżecie powiatu na rok 2024. C. Udzielenie pomocy finansowej gminie Bisztynek. D. Udzielenie pomocy finansowej gminie Bartoszyce. E. Ustalenie pomocy finansowej gminie Sokilniki w Ukrainie. Punkt F. Wyrażenie zgody na zbycie aktywów trwałych szpitala imienia Jana Pawła II w Bartoszycach w drodze przetargu. Punkt G. Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność powiatu bartoszyckiego. I punkt H. Ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych. I punkt 7. Sprawy różne. Punkt 8. Zamknięcie obrad 90. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Tak, szanowni państwo, wygląda porządek obrad, który poddaję właśnie pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego porządku obrad? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła ten porządek obrad do realizacji. Wobec tego go realizujmy. Punkt czwarty to przyjęcie protokołu obrad z 89. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Jeśli nie zobaczę żadnych uwag, stwierdzę, że protokół został przyjęty. Nie widzę, wobec tego stwierdzam, że protokół z 89. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego został przez Radę przyjęty. Punkt 5. Informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. I w tym celu poproszę pana starostę, pana Jana Zbigniewa Nadolnego, o przedstawienie tej informacji. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy 89. a 90. sesją Rady Powiatu, to jest pomiędzy 27 lutego a 22 marca 2024 roku. W powyższym okresie zarząd obradował na czterech posiedzeniach. To jest w dniach 27 lutego, 7, 13 i 21 marca 2024 roku, na którym podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 218 łamane na 617 łamane na 2024 z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat bartoszycki. Uchwała nr 218 łamane na 618 łamane na 2024 z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach. I tutaj Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa pani dyrektor PCPR-u, pani Brygidzie Adamajtis do reprezentowania powiatu bartoszyckiego we wszystkich sprawach związanych z realizacją programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla jednostek samorządu terytorialnego. I to jest edycja 2024 rok.
Uchwała nr 218/619/2024 z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem pomieszczeń. Tutaj Zarząd Powiatu Bartoszewskiego wyraził zgodę na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 55 m 37 cm2 budynku Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach z przeznaczeniem na świadczenie usług handlowo-usługowych i czas trwania najmu. To jest od dnia 1 kwietnia 2024 roku do dnia 31 marca 2029 roku, czyli na 5 lat. Uchwała nr 218/620/2024 z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu bartoszyckiego za czwarty kwartał 2023 roku. Uchwała nr 219/621/2024 z dnia 7 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały nr 271/615/2024 Zarządu Powiatu Bartoszewskiego z dnia 15 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia aptek ogólnodostępnych do pełnienia dyżurów w porze nocnej i dyżurów w dni wolne od pracy. Uchylona uchwała nr 220/600/628/2024 Zarządu Powiatu Bartoszewskiego z dnia 13 marca 2024 roku. Uchwała nr 219/622/2024 z dnia 7 marca 2024 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych do złożenia wniosku w ramach naboru ze środków Programu Regionalnego Funduszy Europejskiej dla Warmii i Mazur 2021-2027. I tutaj upoważnia się panią Brygidę Adamaitis do podejmowania w imieniu powiatu bartoszewskiego wszelkich czynności niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektów rozliczanych na podstawie kosztów rzeczywistych ze środków Programu Regionalnego Funduszy Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 z zakresu priorytetu 8 włączenie i integracja działania 8.2 infrastruktura systemu pieczy zastępczej. No takie to są skomplikowane nazwy, długie. Uchwała nr 219/623/2024 z dnia 7 marca 2024 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środka trwałego podmiotowi realizującemu zadania publiczne. I tu Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie przez starostwo powiatowe w Bartoszycach środków trwałych na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach w postaci detektor wielogazowy, łódź ratownicza, przyczepa pod łódź i kamera termowizyjna. Uchwała nr 219/624/2024 z dnia 7 marca 2024 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 imienia Kresowieków w Bartoszycach. I tu udziela się pełnomocnictwa panu Jerzemu Dziemiańczykowi do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu bartoszyckiego w zakresie związanym z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą Mechaniak na 5+. W ramach konkursu z programu Funduszy Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. Uchwała nr 220/625/2024 z dnia 13 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia ruchomego. I na wniosek dyrektora Szpitala Powiatowego w Bartoszycach po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej Szpitala została wyrażona zgoda na zbycie w drodze przetargu mienia ruchomego w postaci aparatu rentgenowskiego i mobilnego aparatu rentgenowskiego do zdjęć. Kolejna uchwała. Uchwała nr 220/626/2024 z dnia 13 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia ruchomego. I też tutaj na wniosek dyrektora Szpitala Powiatowego w Bartoszycach po uzyskaniu oczywiście pozytywnej opinii Rady Społecznej Szpitala wyrażono zgodę na zbycie w drodze przetargu mienia ruchomego w postaci układu do cyfrowej akwizycji obrazów rentgenowskich. Uchwała nr 220/627/2024 z dnia 13 marca 2024 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku. I zarząd powołuje komisję konkursową w celu zaopiniowania tychże ofert zgłoszonych w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych.
Uchwała nr 220, łamane na 628, łamane na 2024 z dnia 13 marca 2024 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 219, łamane na 621, łamane na 2024 z dnia 7 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały na 217 łamane 600, na 615 łamane na 2024 Zarządu Powiatu Bartoszewskiego z dnia 15 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia aptek ogólnodostępnych do pełnienia dyżurów w porze nocnej i dyżurów w dni wolne od pracy. I właśnie uchwała nr 220 łamane na 629 łamane na 2024 z dnia 13 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały nr 217 łamane na 615 łamane na 2024 Zarządu Powiatu z dnia 15 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia aptek ogólnodostępnych do pełnienia dyżurów w porze nocnej i dyżurów w dni wolne od pracy. I ta uchwała stanowi, że dyżury pełnione są w dni wolne od pracy w godzinach od godziny 10 do 14, w dni wolne od pracy w godzinach od 10 do 14 i w porze nocnej codziennie w godzinach od 20 do 22. W porze nocnej codziennie w godzinach od 20 do 22. Kolejna uchwała nr 220 łamane na 630 łamane na 2024 z dnia 13 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego. No i została wyrażona zgoda na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego w postaci samochodu Volkswagen Caravelle będącego na stanie Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Uchwała nr 221 łamane na 631 łamane na 2024 z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie przedstawienia treści sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok oraz wykonania obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Uchwała nr 221 łamane na 632 łamane na 2024 z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie rocznej oceny działalności warsztatów terapii zajęciowej w Bartoszycach. I kolejna uchwała 221 łamane na 633 łamane na 2024 też z 21 marca w sprawie rocznej oceny działalności warsztatów terapii zajęciowej w Górowie i Ławeckim. I tutaj zarząd pozytywnie ocenił działalność obu warsztatów terapii zajęciowych zarówno w Bartoszycach jak i w Górowie i Ławeckim. Tradycyjnie oczywiście w okresie przedsesyjnym zarząd powiatu na swych posiedzeniach zajmował się sprawami związanymi z przygotowaniem do materiałów pod obrady dzisiejszej sesji. Także dziękuję bardzo. Tyle z tego obszernego na dzisiaj sprawozdania. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu staroście za tę informację. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do punktu 6, czyli podjęcie uchwał w sprawach. Wczoraj o godzinie 14 odbyła się Komisja do Spraw Budżetu i Spraw Powiatu, gdzie zostały wypracowane opinie na temat poszczególnych uchwał. Dlatego poproszę w tej chwili pana przewodniczącego Komisji Budżetu i Spraw Powiatu, pana Wiesława Kuraka, o przedstawienie tych opinii. Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Panie przewodniczący, szanowna Rado, szanowni Państwo. Komisja na posiedzeniu w dniu wczorajszym zaopiniowała wszystkie projekty uchwał, które są dzisiaj procedowane. Każdy projekt uchwały, który dzisiaj jest procedowany, komisja zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wobec tego możemy przystąpić do pierwszej uchwały. Pierwsza uchwała, czyli punkt 6a, to jest uchwała ja ją przeczytam, bo ona jest dość krótka. Jest to uchwała nr 90 łamane na 428 łamane na 2024 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszewskiego na lata 24-37. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala co następuje. Wieloletnia prognoza, paragraf pierwszy, wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bartoszewskiego
Obywatelskiego na lata 2024-2037 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2037 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tyle treść uchwały. Przystępujemy wobec tego teraz do przegłosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego jednogłośnie przyjęła tę uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała numer 90/429/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2024. Tu następuje podstawa prawna i uchwała jest długa i w związku z tym zgodnie z sugestią z ostatniej tam sesji nie będę tej uchwały czytał. Chyba że ktoś chciałby, to wtedy przeczytam. Nie. Wobec tego od razu poddaję tę uchwałę pod głosowanie. Otóż kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego jednogłośnie przyjęła tę uchwałę do realizacji jednogłośnie przez radnych obecnych na sesji. Kolejna uchwała to jest uchwała nr 90/430/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Bisztynek. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się z budżetu Powiatu Bartoszyckiego pomocy finansowej gminie Bisztynek w formie dotacji celowej w kwocie 50 tysięcy złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w Sątopach Samolewie. Paragraf drugi. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona ze środków budżetu powiatu bartoszyckiego na rok 2024. Paragraf trzeci. Szczególne warunki i termin udzielania dotacji oraz zasady jej rozliczania określa umowa zawarta pomiędzy powiatem bartoszyckim a gminą Bisztynek. Wykonanie uchwały, to jest paragraf czwarty, wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu bartoszyckiego i piąty paragraf. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej oraz biuletynie informacji publicznej powiatu bartoszyckiego. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła tę uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała nr 90/431/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Bartoszyce. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Pierwszy. Udziela się z budżetu powiatu pomocy finansowej gminie Bartoszyce w formie dotacji celowej w kwocie 300 tysięcy złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Centrum Sportowo-Szkoleniowe OSP i MDP. Paragraf drugi. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona ze środków budżetu powiatu bartoszyckiego na rok 2024. Paragraf trzeci. Szczególne warunki i termin udzielania dotacji oraz zasady jej rozliczenia określa umowa zawarta pomiędzy powiatem bartoszyckim a gminą Bartoszyce. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu bartoszyckiego. I paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej oraz biuletynie informacji publicznej powiatu bartoszyckiego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Rada Powiatu oczywiście przyjęła tę uchwałę bez do realizacji. Szukam kolejnej uchwały. Proszę chwileczkę poczekać, bo
koalicji. Teraz Ukraina. Przepraszam bardzo, ale nie mam uchwały dotyczącej gminy Sokielniki. Ale ta uchwała jest Państwu znana oczywiście, tak? Wobec tego ja przeczytam tylko tytuł tej uchwały i spróbujemy... O, jest tutaj, jest w porządku. Czyli uchwała numer 90/432/2024 Rady Powiatu Bartoszewskiego w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Sokielniki w Ukrainie. Na podstawie odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się udzielić pomocy rzeczowej gminie Sokielniki, Sokielnicka Silska Rada Lwiwskoho rejonu w Ukrainie. Tak chyba to dobrze po ukraińsku przeczytałem. Gdyby można przewinąć troszeczkę. O tak. Pomoc finansowa, o której mowa w ustępie pierwszym, obejmować będzie materiały opatrunkowe, sprzęt ratowniczy, sprzęt do tamowania krwotoków i wyroby medyczne o wartości 10 tysięcy złotych. Pomoc, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie przekazana na podstawie protokołu. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu bartoszewskiego. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej oraz w biuletynie informacji publicznej powiatu bartoszewskiego. Uchwała ważna, dlatego że powinniśmy pomagać Ukrainie, naszemu sąsiadowi, który jest w tej chwili w stanie wojny. Wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały do realizacji? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła tę uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała numer 434/2024 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych szpitala imienia Jana Pawła II w Bartoszycach w drodze przetargu. Ja nie będę czytał tej uchwały, dlatego że o tym mówił pan starosta w swoim sprawozdaniu. Chodzi tam o zbycie po prostu pewnych aparatów rentgenowskich, no na to miejsce będą po prostu kupione lepsze. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła tę uchwałę do realizacji. Kolejna uchwała to... Już mam. Jednej uchwały zabrakło i już mi się pomieszały kolejności, ale już jest wszystko okej. Okay. Uchwała numer 90/435/2024 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność powiatu bartoszewskiego. Tu jest obszerna podstawa prawna i paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny udziału 0,9 części nieruchomości stanowiącej własność powiatu bartoszewskiego położonej w Dąbrowie, gmina Bartoszyce, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 3/9 o powierzchni 0,0764 hektara na rzecz Skarbu Państwa, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z przeznaczeniem na realizację celu publicznego, to jest wykonywanie zadań zarządcy dróg krajowych. Punkt drugi. Działka wyżej wymieniona w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako użytek BA, czyli tereny przemysłowe. Punkt trzeci. Do działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków z numerem 3/9 położonej w obrębie
Dąbrowa, gmina Bartoszyce, Sąd Rejonowy w Bartoszycach. Piąty Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą i tutaj jest numer tej księgi. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła tę uchwałę do realizacji. I ostatnia z uchwał dzisiaj procedowanych to jest uchwała nr 90/436/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych. Tutaj jest treść uchwały dość obszerna i obszerne uzasadnienie. Ta uchwała dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Myślę, że bez czytania możemy przejść do głosowania. Wobec tego, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła te uchwały do realizacji. Skończyliśmy w tej chwili uchwalanie wszystkich uchwał. Przechodzimy wobec tego do punktu 7. Sprawy różne. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Pierwszy zgłosił się pan radny Mirosław Olejnik. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Państwo. Ja, korzystając z obecności pana dyrektora Karola Łomeckiego, chciałbym zapytać o plany, najbliższe plany na remonty dróg, tych lokalnych, powiatowych dróg, bo chyba wszyscy wiedzą, jak one wyglądają, w jakim stanie są. I mam nadzieję, że pan Karol ma w głowie jakiś plan, który bynajmniej na tym etapie mógłby się z nami podzielić, żeby jakoś tam przed tymi świętami optymizmu trochę nam dodać, że te remonty będą w miarę szybko, bo rzeczywiście są miejscowości, no można powiedzieć, odcięte od świata. Ja nie pamiętam takich czasów, żeby aż tak te drogi zostały zniszczone. Poza tym chciałbym się tutaj podzielić jedną refleksją. Mieszkańcy miejscowości przygranicznych bardzo, bardzo narzekają na te drogi, oczywiste to jest, ale wskazują, że stan tych dróg został szczególnie pogorszony po tych różnych inwestycjach wojskowych, które absolutnie nie kwestionuję, na pewno były bardzo potrzebne, no ale niestety mieszkańcy twierdzą, że te drogi zostały bardzo zniszczone. I w związku z tym nie wiem, czy może zwrócić się do ministerstwa, może by coś wspomogło na jakieś tam remonty, czy dofinansowało jakieś częściowe wyłatanie, czy, bo tam powstały różnego rodzaju przełomy nawet. Może udałoby się pozyskać jakieś środki na to, bo rzeczywiście stan jest fatalny. Także panie Karolu, jeżeli pan ma jakiś plan działań, kiedy ewentualnie będzie to, zaczną się remonty cząstkowe tą emulsją, może wcześniej tą masą na gorąco, to bym bardzo prosił, żeby dla mieszkańców, bo ja z panem Karolem codziennie chyba jestem w kontakcie i wiem o tym. Panie radny, ja muszę zapytać pana starosta, bo to pan starosta jakby upoważnia osoby oczywiście. Panie starosto, jakby pan mógł upoważnić pana. Proszę bardzo. I to głównie po to, żeby mieszkańcy się dowiedzieli, bo rzeczywiście ja to z panem Karolem często właśnie rozmawiamy. Tak, szanowni państwo, oczywiście, że mamy cały czas plany na remonty, na modernizację tych naszych dróg powiatowych. Gorzej jest z funduszami, czyli z pieniędzmi na te cele. Natomiast ostatnio weryfikowaliśmy właśnie plan, jakby kolejność ewentualnie po pozyskaniu środków wykonywanych robót i myślę, że tutaj pan dyrektor może to wszystko spokojnie przedstawić i ewentualnie swoje uwagi też jeszcze takie już typowo fachowe też nam tutaj przekazać. Proszę bardzo, panie dyrektorze. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o plan remontów cząstkowych, o których tutaj pyta pan Mirosław, to remonty cząstkowe emulsją asfaltową i grysami myślę, że rozpoczną się niezwłocznie po świętach, bo ta pogoda jeszcze na tyle jest niestabilna, aby taki remont przeprowadzać. Jeszcze mamy przymrozki, jeszcze mamy opady deszczu.
więc taki duży remont, też na niego bardzo mocno czekamy, bo tak jak pan Mirosław powiedział, po tegorocznej zimie bardzo złej dla dróg, tych ubytków jest dużo. Cały czas prowadzimy remont masą bitumiczną na zimno. Zdajemy sobie z tego sprawę, że jest to bardzo mało widoczny ten remont, ale przynajmniej te duże ubytki zagrażające naprawdę bezpieczeństwu ruchu i uszkodzeniu pojazdów, to robimy. Od wczoraj ruszyła wytwórnia mas bitumicznych tutaj u nas na Dąbrowie, ale wytwórnia, którą właścicielem jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lidzbarga Warmińskiego, i od wczoraj rozpoczęliśmy remont cząstkowy masą bitumiczną na gorąco, która już daje trochę znacznie lepsze efekty niż masą na zimno, także jeżeli pogoda tylko pozwoli, nie będzie padało, bo wczoraj niby rano było fajnie, ale już po południu niekoniecznie, więc taki remont będziemy prowadzić i będziemy te ubytki w miarę możliwości i w miarę jak ta pogoda nam pozwoli zabezpieczać. Masą na gorąco ubytki największe i te duże, później ten właściwy remont, myślę, że po świętach będzie to już widoczne, no i z ulgą dla nas wszystkich, nie ukrywam, że dla nas też. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze w sprawach różnych ktoś chciałby zabrać głos? Pan radny jeszcze raz. Proszę bardzo. Właśnie chciałem dopytać pana starostę odnośnie tych ewentualnych ponoszenia kosztów przez może wojsko, żeby może dołożyło nam do inwestycji w ramach rekompensaty za te zniszczone. Czy prowadzone są jakieś tam rozmowy? Ja wiem, że to jest bardzo trudne. Wojsko ma swoje zasady, no i bardzo dobrze tak powinno być, ale zawsze zapytać nie zaszkodzi. Bo no, też mieszkańcy pytają, czy my się zwróciliśmy jako powiat do ewentualnie jakiejś rekompensaty i tak dalej. To znaczy tak, odpowiem trochę dyplomatycznie. Taka rozmowa była przeprowadzona. O efektach nie chcę mówić, bo być może coś z tego wyniknie jeszcze, bo wojsko oczywiście bije się w piersi, musiało, prawda, ale ma swoje, że tak powiem, władze hierarchiczne, które niekoniecznie mogą zdecydować się nam pomóc, bo też ponoć środków na te cele nie mają. Ale właśnie, bo tak, jesteśmy umówieni, krótko mówiąc, właśnie ja powinienem dostać informację o tym, czy taka historia może mieć jeszcze miejsce, czy ta pomoc ze strony wojska może nas dotyczyć. Jeżeli tylko się coś takiego pojawi, to ja oczywiście państwu dam znać, a poza tym od razu będziemy tam remontowali, bo to jest prosta sprawa, bo to na bardzo konkretnych odcinkach rozmawialiśmy. Także spróbujemy, bo trzeba z każdej strony próbować pozyskiwać środki. Ten nasz powiat biedny jest taki, że nie mamy tych własnych środków, własnych dochodów, które moglibyśmy przeznaczyć choćby przez 2 lata na przykład na drogi, tak jak mogą to gminy zrobić. I musimy się posiłkować środkami z zewnątrz, inaczej nic nie zrobimy. I tutaj zawsze, że tak powiem, w tych instytucjach, które nam coś tam przy okazji dobrej roboty zepsują, to warto szukać takich środków. Może ewentualnie jakąś część byśmy pozyskali. I będziemy to robili jeszcze do końca, powiedzmy, tej naszej kadencji. Będziemy się starali cokolwiek uzyskać, choćby nawet na piśmie. Dziękuję bardzo. Jedno tylko uzupełnienie. Też i Lasy Państwowe mogłyby coś dołożyć. Bo Lasy Państwowe, co prawda, to jest już inna instytucja i z nimi już współpracujemy i rzeczywiście lasy dokładają i dokładali. I z tego, co tutaj wiem, to też są gotowe w niektórych odcinkach nas wspomóc. Być może, że coś z tego będzie. Na razie Państwo wiecie, jest taki okres bardzo trudny dla wszystkich, bo te wybory, święta i trudno jest to jakieś takie konkretne spotkanie i powiedzmy sobie z tego jakieś postanowienia, które by obowiązywały. Każdy czeka też jakby na nową kadencję, zobaczymy, co tam, prawda, nowi ludzie. Zobaczymy. Ale na pewno, bo kadencja trwa, szanowni państwo, do końca kwietnia, tak? Do 30 kwietnia trwa kadencja. Tutaj ja przy okazji, jeśli jestem przy głosie, to też powiem, że ta nasza sesja taka końcowa, uroczysta w jakimś sensie, bo będziemy się tu chcieli pożegnać, popłakać trochę, to będzie, planujemy na 24 kwietnia.
To jest środa bodajże na godzinę 10:00, także jakbyście Państwo mogli sobie to już dzisiaj jakby zapisać, żebyśmy wszyscy byli, bo to warto po prostu. Bo po wyborach nowa Rada nie wiadomo będzie w jakim kształcie. No pewnie jakieś 1/3 nas tu się ostanie, no ale reszta już będą nowi ludzie. A mówię, że ta kadencja była najdłuższą kadencją, bo prawie trwającą 5,5 roku, więc siłą rzeczy w jakimś sensie no, zżyliśmy się mocno i warto by sobie podać ręce, pożegnać się i tak jak mówię, no może jeszcze gdzieś się potem umówić. Zobaczymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No, widzę, że nikt więcej się nie zgłasza, to wobec tego Szanowni Państwo, już niedługo są święta, także życzę wszystkim Państwu spokojnych świąt wielkanocnych, wszystkiego dobrego i w związku z tym, że wyczerpaliśmy już porządek obrad, to zamykam 90. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego.